Dobry wieczór Państwu. Ja gratuluję trenerowi drużynie gospodarzy zwycięstwa. No, natomiast my do tej pory nie wierzymy, że ten mecz przegraliśmy, więc przykra sprawa. No, ale się okazuje, że błędy, które my powielamy, problem, który mamy ze skutecznością, no niestety już narasta do takich rozmiarów, że nie wygrywamy meczu, który powinniśmy wygrać, bo ten mecz powinniśmy wygrać. Oczywiście ja bardzo doceniam wysiłek gospodarzy, bo zagrali bardzo ambitnie, z determinacją. Młody, fajny zespół, który walczył każdy metr ziemi. Natomiast uważam, że gdybyśmy tylko zagrali na swoim poziomie, ja mówię na swoim poziomie pod względem skuteczności, gry w defensywie, ten mecz by się potoczył inaczej. No, ale piłka taka jest, że wrażenie estetyczne gdzieś idą czasami w cieni. To jest nieważne. Ważne jest to, co w sieci. My dostaliśmy 3 sztuki, także przegrywamy mecz i nasza sytuacja robi się coraz bardziej trudna. Dziękuję bardzo. No cóż, co mogę powiedzieć? No po raz kolejny pokazuje się, jak szalona jest ta liga i że umiejętności czysto piłkarskie często nie decydują jednak o tym, że się wygrywa ten mecz, a przede wszystkim serce. No ja generalnie gratuluję trenerowi, może na pewno nie wyniku, na pewno ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o grę, ale styl zespołu i sposób jego gry jest naprawdę bardzo dobry i widać, że wykonuje bardzo dobrą pracę. Ja jestem przekonany o tym, że w przeciągu najbliższych spotkań, a myślę, że już nawet w następnym, te punkty przyjdą, a ta liga jest tak szalona, że tak naprawdę to, że teraz po tych szóstej kolejce zespół Termaliki jest na miejscu w końcówce tabeli, nic nie znaczy, bo poprzedni rok też pokazał, że drużyny, które gdzieś tam w pewnym momencie wydawało się, że będą się bronić przed spadkiem, w tej chwili grają w Ekstraklasie. Także ja tylko mam nadzieję, że co po niektórym wykażą się rozsądkiem przede wszystkim, bo drużyna gra naprawdę bardzo dobrze i dlatego tym bardziej jest mi, no wiadomo, cieszy nas to, że z takim zespołem potrafiliśmy dzięki włożonemu sercu, ambicji zdobyć te 3 punkty, bo tutaj no, w naszym wypadku my musimy je wyszarpywać rywalom i o tym od początku mówiliśmy i od początku mówiłem, że ten zespół będzie walczył o każdy centymetr boiska. I tak było dzisiaj, dzięki temu wygraliśmy. Bardzo się cieszymy, bo po 2 ostatnich porażkach jakiekolwiek punkty były dla nas bardzo ważne i potrzebne nam. I cóż, no, szykujemy się w tej chwili do meczu ze Stominem.